nie mały. Witajcie, witajcie, moi mili, jesteśmy radzi, żeście przybyli. Przybycie wasze, rzecz jasna, to ważna sprawa dla naszego miasta i ważny moment dla tego święta, bo tradycja kupiecka jest nieugięta. Zwiastuje to rychłe otwarcie jarmarku, co się zapisze na historii karcie. Spocznijcie, spocznijcie korowodu, uczestnicy, chwil kilka, tu przy scenie. I doglądajcie tradycji wypełnienie. Zapraszamy, zapraszamy uczestników korowodu, ciągle zapraszamy. Witajcie, witajcie, moi mili, cieszymy się, żeście do nas przybyli. Moi drodzy, zanim jarmark otwarty zostanie, zgodnie z tradycją, najpierw powitanie. A jest kogo witać i pozdrawiać miło. Tak wielu zacnych tutaj przybyło. W imieniu gospodarza naszego pięknego grodu, burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Palucha, którego witam serdecznie wraz z małżonką, rada jestem powitać obecną dziś jej mość, wieloletnią właścicielkę miasta, Annę Księżną Ostrogską. Jest też kupiec nad kupcami, co w kronikach miasta zapisał się wielkimi literami. Witam Wilhelma Orsetiego w kupieckim fachu bardzo obrotnego. Witam serdecznie i ukłonów ślę wiele dla parlamentarzystów z panią minister Anną Schmidt na czele. Cieszymy się, że państwo z nami dziś jesteście, bo wielkie święto odbywa się w mieście. Wiemy, że obowiązków macie wiele i to czas waszej wytężonej pracy. Tym bardziej miło was dzisiaj zobaczyć. Drodzy kochani, dzisiaj wielki zaszczyt mamy, bo goście z Norwegii są z nami. Bardzo ciepło was witamy i do wspólnego świętowania zapraszamy. No i za wsparcie jarmarku dziękujemy, bo hojna wasza pomoc. Wszyscy to wiemy. Witajcie! Witajcie, witajcie! Bardzo cieszymy się, że dzisiaj z nami jesteście, kiedy jest wielkie święto w naszym mieście. Witamy serdecznie przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast i partnerskich, co są w relacjach z nami braterskich. Witamy w nas w naszym mieście i cieszymy się, że z nami jesteście. Witam zacnych gości i dostojników wszelkich, co tu przybyli z grodów małych i wielkich. Witajcie! Zawsze, gdy dzieją się sprawy ważne dla miasta, muszą być rajcy miejscy i basta. To też przybyli i oni na jarmarku otwarcie, a zatem drodzy rajcy miejscy, witajcie! Witam waszmości, co pracą instytucji miejskich kierują i innych do działania pięknie motywują. Witajcie Krystyny z królową na czele, piękną, dostojną, jakich niewiele. Witam kupców.
krawców, rzemieślników oraz czeladników rzesze i z pokłonami do was śpieszę. Jak tradycja nakazuje, na jarmarku nie tylko handel i rzemiosło króluje, ale i teatr i muzyka, co dobry nastrój buduje. A zatem witam muzyków, aktorów, tancerzy i grajków ulicznych, wprawnych i biegłych w występach publicznych. Witajcie mieszkańcy naszego grotu, znakomici, już za chwilę jarmark was zachwyci. Przybył też kat, którego pozdrawiam i od razu, drogi kacie, prawdę ci wyjawiam. Na naszym jarmarku zniknęły kłopoty, więc nie masz tu więcej nic do roboty. Baw się dobrze, tańcz i śpiewaj, tudzież na nas się nie gniewaj. Zapraszam. Witam raz jeszcze zacnych gości rzesze i ceremonii otwarcie zapowiedzieć śpieszę. Niech teraz wszystkie oczy zwrócą się na scenę śmiało i patrzą, co tutaj zaraz będzie się działo. A ja mam zaszczyt zaprosić na scenę gospodarza grodu naszego, burmistrza miasta współczesnego. Zapraszam, panie burmistrzu. Jest też jaśnie pani Anna, księżna ostrogska, co przed wiekami miastem władała i o interesy jego troskliwie zabiegała. Uczyń, księżno, nam zaszczytu i nie każ czekać na siebie do świtu. Przyjdź na scenę w towarzystwie Orsettiego, kupca zacnego i wytrawnego. Zapraszamy. Cieszymy się wszyscy, że tu jesteście. A teraz niech brawa rozlegną się w mieście. Jak tradycja nakazuje, pan burmistrz klucz do bram miasta niebawem w ręce kupców przekazuje. A teraz wysłuchajmy słów jaśnie pani, co jest na scenie tu razem z nami. Panie burmistrzu, wielmożny panie, szlachetni mieszczanie oraz zacni mistrzowie jarosławskich cechów. Wielce rada jestem, iż rozpoczął się kolejny, słynny na Europę całą, a i nie mniejszym poważaniem na Bliskim Wschodzie darzony, jarmark nasz jarosławski. Znów amarantowa flaga na ratuszu powiewa i wielki, a jakże miły uszom nas wszystkich, harmider w mieście panuje. Lecz nie po to, żeście tutaj na jarmark przybyli, byście teraz czczej mowy słuchali, bo chyba żadnemu z was o randze kupiectwa jarosławskiego argumentów przedstawiać nie trzeba. Przybyliście po to, by z dobrodziejstw jarmarku korzystać. Szlachetni mieszkańcy grodu Jarosławia. Nie bowiem tylko zamkowi jarmark ma służyć, ale całe miasto rozsławiać. Trzosy mieszczan dukatami wypełniać tak, by nikomu aromatycznej, a słodkiej małmazyi na dzień świąteczny nie zabrakło. A zatem, panie burmistrzu, współczesny włodarzu naszego grodu, to jest ten czas, pora przekazać klucz do bram miasta i powierzyć pieczę nad jego murami w ręce kupców i rzemieślników zgromadzonych na rynku naszym.
Czcigodna księżno Anno, wspaniały Wilhelmie, szanowna pani minister, panie pośle, pani marszałek, panie prezydencie wspaniałego miasta Michalowce, drodzy goście z Norwegii, wszyscy państwo zaproszeni goście według tytułów dostojności i przede wszystkim wspaniali kupcy, którzy tutaj do nas wszyscy dotarliście, jak również goście i czcigodni mieszkańcy naszego miasta. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie podczas naszego jarmarku jarosławskiego. Szanowni państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt, że za chwileczkę będę mógł przekazać klucz do bram naszego miasta wspaniałemu kupcowi, który zasłynął na terenie naszego miasta przede wszystkim z odpowiedniego handlu i rozwoju w czasach, kiedy to Jarosław najbardziej się rozkwitał. Dzisiejszy jarmark jarosławski, jako już siódma edycja jarmarku, nawiązuje do wspaniałych tradycji naszego miasta. Do tradycji, kiedy to w wieku XVI i XVII kwitł handel, taniec, muzyka. To tutaj z całego świata przyjeżdżali do nas ludzie, kupcy, rzemieślnicy, aktorzy, artyści. Wszyscy zmierzali do miasta, w którym na co dzień mieszkało 3000 ludzi. Ale podczas Wielkiego Jarmarku Jarosławskiego do naszego miasta przybywało około 30 tysięcy ludzi. Jak mówią historycy, wtedy był to największy jarmark w całej Rzeczypospolitej, a drugi co do wielkości na starym kontynencie po jarmarkach frankfurckich. Dzisiaj, szanowni państwo, staramy się te nasze korzenie przybliżyć i kultywować te nasze tradycje. Dlatego też chciałbym wspomnieć o tym, że jarmark jarosławski stał się już ikoną w działalności kulturalnej na terenie naszego miasta i chciałbym także wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku nasz wyjątkowy jarmark uzyskał certyfikat najlepszego produktu turystycznego Podkarpacia. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które się angażowały do tej pory w tworzenie tego jarmarku, w tworzenie tego wyjątkowego klimatu. Dziękuję wszystkim osobom, które na co dzień pracują przy tworzeniu tego jarmarku, ale także dziękuję wszystkim osobom, które do naszego miasta na ten wyjątkowy jarmark przybywają. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kupcom, którzy tutaj są z nami co roku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim artystom, rzemieślnikom, którzy do nas przyjeżdżają co roku, pokazując swój wyjątkowy talent. Te wszystkie podziękowania ślę do wszystkich pracowników zaangażowanych w produkcję tego produktu turystycznego. I ogromne podziękowania przede wszystkim dla wszystkich pracowników Centrum Kultury i Promocji na ręce pana dyrektora Tomasza Wywrót. Szanowni państwo, przez najbliższe dni naprawdę będzie się działo. Przez najbliższe dni chcemy, aby nasze miasto żyło i tętniło przede wszystkim tańcem, muzyką i przede wszystkim, aby panował tutaj wspaniały handel, aby wszyscy mogli się cieszyć z tego wydarzenia, aby kupcy z naszego miasta wyjechali zadowoleni, aby przede wszystkim mieszkańcy byli zadowoleni, że w takim wspaniałym mieście żyją. Szanowni nasi wspaniali goście, to co wyróżnia nas jako miasto, miasto od lat wielokulturowe, miasto, które zawsze było otwarte na wszystkie osoby z całego świata, to właśnie gościnność, to właśnie życzliwość mieszkańców Jarosławia. To tutaj przez wiele lat z wielu stron świata przyjeżdżało wiele ludzi, ale dlaczego? Bo byli tutaj wspaniali mieszczanie, którzy witali wszystkich z całego świata. Dlatego serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców Jarosławia.
Szanowni Państwo, przyszedł ten czas przekazać klucze do bram miasta na ręce wyjątkowego kupca Wilhelma Orsettiego, którego nazwę ta wspaniała kamienica nosi do dzisiaj. Wilhelmie wspaniały, przekazuję Ci klucz do bram naszego miasta. Dbaj o nasz gród wspaniały, dbaj o wszystkich kupców i pamiętaj, by na koniec kasa miasta była pełna. Dbaj o mieszkańców Jarosławia, aby wszyscy byli przede wszystkim zadowoleni, uśmiechnięci, aby ten wyjątkowy czas sprawiał każdemu przyjemność i radość. A Państwu życzę wspaniałego pobytu w naszym mieście, wiele radości, uśmiechów, nowych przyjaźni i wszelkiej dobroci. Wszystkiego najlepszego. Przejmując pieczę nad miastem, rad jestem ogłosić Jarmark Jarosławski za otwarty. I tak przez 4 dni, od wspomnienia świętego Bartłomieja Apostoła do wspomnienia świętej Moniki. Bawmy się, radujmy, bawmy się hucznie i z dobrodziejstw naszego jarmarku korzystajmy. A zaraz głośno huknął muszkiety niczym armata, aż się zatrzęsie prawie pół świata. Sygnał to będzie niebywały dla jarmarku jarosławskiego chwały. Już się szykują wojowie wspaniali, usłyszą zaraz wszyscy, nawet ci, co do tej pory nie słuchali. Przygotujcie swe uszy, moi mili, a i miejcie to na względzie, że zaraz bardzo głośno będzie. A już zaraz muszkiety niech hukną w 4 strony świata. Niech pokażą na 4 świata strony, że jarmark jarosławski hucznie otworzony. Świata ją usłyszano, bo jarmark jarosławski się odbywa. Kto może, niech tutaj rychło przybywa. A już za chwilę popłynie hejna z ratuszowego balkonu, co nada ceremonii podniosłego tonu. Zagra go trębacz w naszym grodzie znany, muzyk bardzo poważany. Niech hejnału zabrzmią dźwięki, wszak jarmark mamy, jarmark wielki! Jarosławski jarmark otwarto żwawo, co znaczy, że wchodzi w życie jarmarczne prawo. Niech teraz wszyscy słuchają,
jakie prawa kupcy dzisiaj nadają. Jarmarku Jarosławskiego prawo, co każdy winien przestrzegać żwawo. Zgodnie z dawnymi tradycjami, jarosławski jarmark stoi swoimi prawami. Gdy w kalendarzu sierpień nastaje, kupcy nadają swoje zwyczaje. Nim kur o świcie zapieje, w życie wchodzą kupieckie przywileje. I oto ich krótka lista ich prawa, by kwitły handel, rzemiosło i dobra zabawa. Przez każdy dzień jarmarku cały śpiew i muzyka będą grały. Kupcy kusić będą bogactwem niemałym, karczmarze jadłem doskonałym, a muzykanty będą tak grały, by nogi same do tańca się rwały. Pierwsze prawo głosi, że jarmark nudy i smutku nie znosi. Ma być gwarno i wesoło. Śmiech panować musi w koło. Druga zasada każe, by jarmarku doglądali miasta włodarze. Trzecie zalecenie wprowadzone w życie, by o przybyłych gości dbać należycie. Z rozmachem pięknie podejmować gościny i jadła, wcale im nie żałować. Czwarte prawo jest takie, by sakwy nie żałować, dużo kupować, chętnie kosztować i czasem się potargować. Piąta zasada zaleca, rzecz jasna zgodnie z tradycjami, by raczyć się pysznymi, jarmarcznymi daniami. Nie szczędzić żołądka, nie dbać o linię, wszak jarmark z dobrego jadła tu słynie. Szóste zaś mówi, by nóg nie żałować, śpiewać, tańcować i artystom wtórować. Szczodrym być w brawach i sakiewki użyciu, którą opróżnić należy wnet po przybyciu. I na koniec kupieckie prawo nakazuje dobrze się bawić, wcale nie smucić i z ochotą na jarmark za rok wrócić. I ogłaszać na cztery świata strony, że jarmarski jarmark w przepychu i wielkości niedościgniony. Od tej pory prawo wchodzi w używanie, a stać mu na straży to kata zadanie. Oto jest kat. Ni piękny, ni bogaty, ale u wszystkich ma poważanie. Wszak stoi na straży prawa. To jego zadanie. Ma być głośno, ma być zabawnie, mają być śpiewy, tańce i dobre jedzenie. Bo w innym przypadku z katem będziecie mieli do czynienia. A teraz jegomość kat opuścić nas musi, moi drodzy mili. Pójdzie na stragany doglądnąć, czy wszyscy zadowoleni i przemili. Panie burmistrzu, jaśnie pani i Wilhelmie wspaniały. Zaraz tu kapele będą grały, więc zapraszam do zabawy, bo program dziś niezwykle ciekawy. A i miejcie to na względzie, że kolejny jarmark dopiero za rok będzie. Dziękujemy. Moi mili, jarmark otwarty. Wszyscy się radują, bo od tej chwili handel i rzemiosło królują. Ale i muzyka ma tu swe zadanie. Wysłuchajcie zatem koncertu na powitanie. Zespół Selindek zrobi muzyczne klimaty i sprawi, że będzie tak, jak bywało niegdyś na jarmarkach przed laty. Wywak Jarosław!
Właśnie, to do Jaka mówię, że nie wiem, do tego prowadzić. Nie, nie, to chodzą, nie wiem, czy człowiek wybrać. Tak. Kolan to nie? Te piści podają, tak, po co piści podają. Kedves jaroszláviak és nem jaroszláviak, köszönjük, hogy itt lehetünk és néztek minket és hallgattok. Drodzy mieszkańcy Jarosławia i osoby spoza Jarosławia, bardzo dziękujemy, że możemy być tutaj dzisiaj z wami. 4 évvel ezelőtt, amikor ide jöttem, nagyon nehéz helyzetben voltam, mert nem volt, aki lengyelül fordítson. Most már van. 4 lata temu, kiedy byłem tutaj, już od dawna tutaj grałem, byłem w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ nie miał kto mi tłumaczyć na węgierski, a nie z polskiego na węgierski, a nie z węgierskiego na polski. Új zenekartagunk Magdaléna Krakkóból. Nowi członkowie zespołu. Aki megtanult magyarul. Magda z Krakowa, która zna węgierski. Ebben a helyzetben sokkal többet és mélyebben fogok beszélni a dallamaink hova tartozásáról. W takiej sytuacji mogę więcej opowiadać o naszych utworach, skąd pochodzą i czym były inspirowane. Nem baj. Czy nie przeszkadza wam to? Dziękuję bardzo. Nie, tego nie będę tłumaczyć. Közben szerettem volna elmondani, de inkább most fogom bemutatni magunkat. Chciałem zrobić to podczas koncertu, ale jednak zrobię to na początku. Chciałbym nas przedstawić. Zenekarunk maradt a nemzetköziség mellett. Nasz zespół pozostał przy międzynarodowości. Lesznek itt lengyel, mongol, magyar tagok. Będą tutaj członkowie z Polski, z Mongolii, no i przede wszystkim z Węgier. No i też Serbii. És akik fognak ma minket díszíteni igazán, ők a táncos csapat Lublinból. A smaczku dodadzą nam dzisiaj nasze dawne przyjaciółki, które dawno temu już występowały z nami i dzisiaj ponownie dzięki temu festiwalowi możemy ponownie z nimi wystąpić. Zespół taneczny Berry Guardo z Lublina. Nekünk ez a történet romantikus, mert egy több éves együttműködés van velük, és köszönjük Jaroszláv szervezőinek, hogy akarják, hogy itt is együttműködjünk velük. Tak jak wcześniej wspominałam, bardzo dziękujemy organizatorom Jarmarku Jaroszlawskiego, że możemy dzisiaj ponownie z nimi występować. Ebben az életben megtanultuk, hogy a szépből keveset kaphatunk, ezért nem minden számban, néha-néha meg fognak jelenni. Aha, nie możemy też dać zbyt wiele z piękna i z cudowności, dlatego tylko czasami będą się tutaj pojawiać. Dlatego też warto poczekać na zakończenie koncertu, bo czeka na was niespodzianka. Most már megpróbálunk zenélni. Dobra, to teraz może spróbujemy już coś zagrać. Dziękuję. Thank you.
először dalamban azokat a hangszereket szólaltatunk meg, amik itt a Kárpátokban jellemzők. Dlatego chcieliśmy trochę pograć na pojedynczych instrumentach, aby rozegrały się w swoich właściwie miejscach pochodzenia w Karpatach.